nami Aslambek Saidow po wygranej walce z Grigorem. Witaj i gratulacje. Dziękuję bardzo, witam wszystkich. Piękna walka. Poddałeś swojego przeciwnika przez założenie dźwigni, piękna kimura. Czy tak planowałeś rozwiązanie tej walki? Tak, akurat miałem dokładnie to zrobić, to co zrobiłem, przetrzymać trochę walkę w stójce, pochodzić sobie do klinczu, obalić go i do bocznej i zrobić kimura albo balachę na rękę. No to udało się zrobić akurat kimura, dzięki Bogu. Gdzie się przygotowywałeś? Czy kuzyn ci pomagał? Notabene piękna walka Mameda dzisiaj, także ukłony. Tak, cały czas siedziałem w Olsztynie, trenowałem u nas w klubie. Mamy, oczywiście wszyscy razem trenujemy, mamy chłopaki tam. Wszyscy mi pomagali w tym, trenerzy, wszystkie, także zrobił się to, co miało się zrobić. A jak ci się walczy w ogóle w Polsce? Nie jest tak, że jednak ta atmosfera tutaj i doping niesie was jako wojowników? No walczy mi się bardzo dobrze, tak jak byłem u siebie w domu, także jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę prezentować Polskę. Jest bardzo dobrze, bardzo miło. Czy nie masz takiego wrażenia, że gdzieś tam nosisz brzemię swojego kuzyna, który jest tu tak bardzo rozpoznawalny, Mamed, wręcz myślę, no oprócz tego, że najlepszy zawodnik w Polsce i w Europie, to czołówka światowa, no i tak sobie zaskarbił serca polskich kibiców, a przy okazji można odnieść takie wrażenie, że ty również dostałeś taki wielki support z tej strony. No tak, przede wszystkim to przyjechałem, to dzięki Mamedowi, on mnie tutaj zaprosił, jeszcze wcześniej mówił, żebym przyjechał, przyjechałem, zacząłem trenować. Co mogę powiedzieć, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj w Polsce siedzieć, trenować z Mamedem, ze wszystkimi chłopakami. Powiedz mi, jakie masz plany najbliższe teraz? Pewnie się zregenerujesz, odpoczniesz trochę? Trochę odpoczynku i dalej trenujemy. Co tam będzie dalej, jakieś walki czy coś tam, to się okaże. Zobaczymy. Co sądzisz o walce Michała Materli z Jay Silvą? No co, to była bardzo zawzięta, bardzo dobra walka. Bardzo się cieszę, że Michał wygrał. To zaskoczyło go te kopnięcie na nogę, nie? Później widziałem, że tam trochę się kulał, ale Michał jest zawzięty. Przetrzymał, zrobił swoje, bardzo w dobrym stylu i gratuluję jemu. Co sądzisz? Czy zobaczymy twojego kuzyna teraz w UFC? Mam nadzieję, nie? Tak naprawdę tutaj w Europie to już są zawodnicy, ale jednak to nie jest taki ten poziom. Myślę, że akurat walki w UFC by się przydało. Rozmawiałem z Mamedem, powiedziałem mu, że chyba wyczerpał pulę zawodników, którzy mogą mu zagrozić tutaj, nie tylko w Polsce, ale i pomału w Europie. I chyba najwyższy czas, żeby jednak udać się do tego UFC i tam się zmierzyć już samą czołówką. A powiedział, że nie, że wcale tak nie jest, że się nie wyczerpała pula. Po prostu on jest bardzo skromny. Jest, oczywiście, że jest bardzo skromny, ale jeżeli chodzi o zawodników, to jest tam trochę kilka takich zawodników, które by mogli się zmierzyć z Mamedem, ale i tak myślę, tak czy raczej do UFC, to moje zdanie. Fajnie, dziękuję ci pięknie za wywiad, gratuluję jeszcze raz wygranej i powodzenia. Dziękuję bardzo.